Halo, halo, a kto to taki? Kto tu się pojawił? Wiecie, co się dzisiaj będzie działo? Idę na rozmowę o pracę. Wiecie czemu? Bo się nie utrzymał, jak zostanę w tej. I wiecie co? Będę miał wywiad po angielsku, a ja nie umiem angielskiego. I muszę się dostać gdzieś, nie wiem gdzie. Ja nigdy tu nie używałem ani pociągów, ani busów. Trzeba się przygotować na rozmowę o pracę. Muszę wyglądać mniej jak żuk. Muszę wyglądać tak pewnie siebie, tak przyjaźnie, przyjemnie, zaufanie przede wszystkim, zaradny, pomocny i taki, żeby mnie przyjęli. Co to za praca? Każdy zadaje pytanie. Bo to jest opiekowanie się ludźmi z autyzmem. Moi trzy domownicy pracują w tej pracy, mi o niej opowiadali i może nie jest łatwa, ale po prostu zarobki są dobre, a to jest dla mnie jakby po prostu bardzo ważne. No to chcę spróbować, wiecie, przygoda. Mountain Mama. Wiecie, co oznacza to? To oznacza, że nie mam internetu. A jak się nie ma internetu, to co to oznacza? Że jest źle. Jeśli zapytacie, czemu ja to w ogóle zrobiłem, to po prostu na ziemi leżała ta wstążka i denerwowało mnie, że leżała na ziemi, więc nie przywiązałem do klamki. I Andre mi zmienia style'a i mówi, jak mam iść na rozmowę o pracę. No dobra, no to się przebieram w to, co Andre kazał. Ogólnie to Andre daje mi swoje ciuchy, bo mówi, że muszę udać się jak normalny człowiek. Ale zmiana styla mamy fajną. Men, lady, toilet. To jest jakiś hit. Ja nie potrafię zadbać o siebie, a idę na rozmowę o pracę, gdzie będę musiał się opiekować innymi. No ale co, no, trzeba pieniądze. I tyle, tyle, aż tyle. Jestem w pociągu, ale nie wiem, czy to jest dobry pociąg. Przejechałem stację. Jestem totalnie w innym mieście niż to, w którym miałem być teraz. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Co jest grane? Ja nie wiem, ludzie, to co się tu dzieje, to jest hit. Który ja mam odjazd w ogóle? Żebym się nie spóźnił na to, bo tak naprawdę to jest moja pierwsza taka oficjalna rozmowa o pracy. Ja nigdy nie byłem na rozmowie o pracę. Nigdy. Więc nie dość, że pierwszy raz w innym kraju, bez języka, w nie swoich ubraniach. Ale jak ja mam stąd teraz kurwa wyjść? Tam nie widzę tu żadnego. Bro, I'm stupid as shit. Yeah, a little bit, why? Wytłumaczcie mi. Jak można przygotować się na rozmowę o pracę i przyjść na nią w innym dniu? Jak to jest możliwe? I w ogóle, jak można się przygotować na rozmowę o pracę, przyjść na nią, ubrać się, skoro ona jest telefoniczna? Skoro ona jest telefoniczna, to nie muszę się ubierać elegancko, bo nikt mnie nie widzi. Dlaczego nikt mi nie powiedział, że to jest rozmowa telefoniczna? Nienawidzę siebie i kocham się zaraz. To jest cudowne uczucie. Cudowne uczucie. O, teraz mogę rozpiąć sobie guziczki, tak jak się to robi. O, ulga. Pieprze, ja jestem... Ile jest takich ludzi jak ja? Ile? Jeśli więcej, to super, zjednoczmy się i żyjmy razem, bo będzie nam łatwiej. Próbuję coś powiedzieć do kamery, możecie nie jeździć. A teraz chciałbym gdzieś usiąść i przysięgam, że gdybym był w Polsce, to nie miałbym najmniejszych problemów, żeby usiąść na środku tego ronda i po prostu nagrywać.
jakby ktoś, kto ogląda i jakby nie jest na bieżąco, zapytał się, gdzie teraz jestem, to jestem w Walii, w jakimś mieście i siedzę na rondzie. Myślałem, że to jest wejście na stację, ale nie wygląda jak wejście na stację.